Murawa gotowa do gry. Miejmy nadzieję, że podobnie i zawodnicy. Zapraszamy na ciekawie się zapowiadające spotkanie. Ze stanowiska komentatorskiego kłaniają się Jacek Laskowski i Dariusz Szpakowski. Za chwilę rozpoczniemy spotkanie rozgrywek Ligi Weekendowej Mistrzostw FIFA Ultimate Team. Przed nami prawdziwe widowisko, Jacku. Tak, dziś duża szansa przed gospodarzami w lidze weekendowej. Mogą awansować w rankingu. Na razie spisują się naprawdę świetnie i jeśli dziś się nie potkną, to ich fani będą mieli powody do świętowania. Pewnie broni bramkarz ten strzał oddany z daleka. Na ekranach widzimy, jak zespół będzie ustawiony na boisku. Mamy tutaj ustawienie 4-4-2, dość konwencjonalne, więc chyba ciężko będzie czymś zaskoczyć rywala. No tak, standardowo w tym ustawieniu podczas ataku boczni pomocnicy ruszają do przodu, by wesprzeć napastników, a ich miejsce zajmują boczni obrońcy, którzy rozgrywają piłkę ze środkiem pola. Spodziewam się dużej liczby dośrodkowań. Messi dobrze odczytał intencje rywala. Cristiano Ronaldo potrzebuje jeszcze zaledwie jednej bramki do 200 w tych barwach. Czy w tym meczu ją znajdzie? Może nie być mu łatwo. Trener wystawił go dziś na bardziej cofniętej pozycji i wyznaczył inne zadania niż atakowanie bramki przeciwnika. Giovinco, Paul Pogba, Balotelli. Znalazł się tam, gdzie być powinien. Zablokował strzał. Dośrodkowanie. Dobrze piąstkował przy tym rzucie rożnym. Nie próbował łapać piłki. Zacentrował. Teraz tylko dobrze uderzyć. Kylian Mbappé. Ma piłkę. Co teraz zrobi? To nie był udany wślizg. I mamy rzut wolny. Ratuje sytuację. To było niebezpieczne. Sebastian Giovinco, Mateo Kovacic, Pogba, Mateo Kovacic, Mario Balotelli, piłka w rękach bramkarza. Out, za chwilę rozpoczną od rzutu. Neymar i po odbiorze strata piłki. Świetne podanie za plecy rywali. Paul Pogba. To był ważny odbiór. Co teraz zrobi? Neymar. Dobrze, wygrał to starcie. Niestety strata piłki. Mocne, udane wejście. Paul Pogba. Piękne podanie Pogby. Giovinco. Cierpliwie szukają okazji. Dobre przejęcie przez Ramosa. Nie dawali rywalom ani chwili wytchnienia, aż wreszcie zdołali odebrać im piłkę. Mario Balotelli. Bardzo ważna interwencja obrony. Przechwycili przeciwnicy. To nie było wybitne podanie. Przeciwnik z łatwością przejmuje piłkę. Mateo Kovacic. No nie, to mu zupełnie nie wyszło. Chciał ładnie zmieścić piłkę przy słupku, czy może nawet w samym okienku, ale kompletnie źle się złożył do strzału. Efekty wszyscy widzieliśmy.
Fred. Kovacic. No, już blisko pole karne. No i proszę, udało się odebrać piłkę. Ależ przeczytał to jak profesor. Neymar. Strzela Figo. No, było blisko, ale nie ma bramki. Kovacic. Mario Balotelli. Drużyna przeciwna przejmuje piłkę. Dobrze, odebrał teraz piłkę przeciwnikowi. I będziemy mieli wrzut z autu. Jordi Alba. Kylian Mbappé. Lionel Messi. Bardzo wyrównany mecz. Oba zespoły doskonale zabezpieczają tyły. Żaden z rywali nie potrafi wypracować sobie przewagi. Ciekawe, czy doczekamy się bramki. Kovacic. Paul Pogba. Naciskali na rywali aż prostopadle za linię obrony. Niezłe dośrodkowanie z rzutu rożnego, ale nic z tego. Fred. Kovacic. Mają teraz trochę miejsca. Sytuacja wciąż groźna. Mają liczebną przewagę. Ma piłkę, co teraz zrobi? Dobrze, udało się przeciąć to podanie. Będzie chyba podawał. Za linię obrony bardzo sprytnie. Ach, dosięgnął piłki, brawo. Kovacic. Fred. Mateo Kovacic. Giovinco i do Pogby teraz. Wycofanie piłki w poprzek, dobre. No, prosto w zawodnika z pola. No i strata piłki. Piłkę przejmuje drużyna przeciwna. Giovinco, Pogba. Ale szpech, piłka ląduje wprost przeciwnika. Szansa na kontratak, zobaczymy, co z tego wyniknie. Fred. Kovacic. Sebastian Giovinco. Nie doczekaliśmy się bramek w tej pierwszej części spotkania. Do przerwy remis bez bramek jak na razie, choć jedna z drużyn dominowała na boisku. Ale nie potrafiła tego potwierdzić strzelając gola. Jeśli nie poprawią skuteczności, to remis może się utrzymać nawet do końca. Rozpoczynamy drugą połowę meczu w lidze weekendowej Mistrzostw Fut. Tak, piłka już w grze. Zobaczymy, jak trenerzy i piłkarze zareagują w tych pierwszych minutach. Dośrodkowuje. Fred, to był ważny odbiór. Messi. Co teraz zrobi? Cristiano Ronaldo. Neymar! Piłka obroniona przez... Tak, niezawodny Leo Messi. Znowu w akcji. Jego bramka otwiera wynik spotkania. Ale świetne zachowanie strzelca bramki. Wyczuł to i rzucił się do dobitki. Faktycznie potrafił znaleźć się w odpowiednim miejscu o odpowiednim czasie. Oglądaliśmy pierwszą bramkę w tym meczu. Jest 1-0. I za moment gra zostanie wznowiona z rzutu wolnego. Aleksandro. Ładne, udane przejęcie. Rywal traci piłkę.
Wysoki pressing się sprawdził. Zdołali przejąć piłkę w środkowej części boiska. Neymar w idealnej sytuacji. I gol, proszę Państwa! Opłaciło się pracować w odbiorze już na połowie przeciwnika. Drużyna nie wycofała się, odzyskała piłkę, zanim obrona zdążyła się zorganizować i wykorzystała sytuację. Widzimy teraz powtórkę ostatniej bramki. To wykończenie było tu czystą formalnością. Przy strzale mógł nawet zamknąć oczy, a i tak by trafił. No, 2-0 to już bezpieczny wynik. Arbiter podyktował rzut wolny. Piqué, Jordi Alba. No, ładnie teraz odczytał zamiary przeciwnika. Pokonuje z piłką kolejne metry. Ale z nich przechytrzył, znakomita okazja. No, już blisko pole karne. Mbappé. Jest faul, jest rzut wolny. Doskonałe miejsce do strzelenia bramki. Ciekawie się to zapowiada. Do bramki niedaleko golkiper ustawia mur. Może być naprawdę groźny. No i strata piłki. Będą szukać teraz okazji do kontry. Wyszli dobrze z tą kontrą, ale zabrakło koncentracji. Luis Figo. Dobrze antycypował intencje podającego i mają piłkę. Mateo Kovacic. Kovacic! Ter Stegen wyciągnął się jak struna. Ależ pokazał klasę tą interwencją. Dośrodkowanie z narożnika boiska. Obrońca wybija piłkę po tej centrze. Alexander Arnold. David Luiz. Świetnie teraz Ter Stegen. Gramy dalej. Spokojnie teraz łapie piłkę, ale obrońcy nie ułatwiają mu zadania. Przed chwilą musiał popisać się znacznie trudniejszą interwencją. Tak, to była wspaniała parada. Teraz z ulgą przyciska piłkę do siebie. Zasłużył na chwilę wytchnienia. Ronaldinho. Kylian Mbappé, ależ go wypatrzył. Do końca meczu pozostaje jeszcze 20 minut. Neymar jednak traci piłkę. Co teraz wymyśli? Będzie miał okazję na dośrodkowanie. Dużo celnych podań tego zawodnika, ale to akurat nas nie dziwi. Bardzo dokładnie, wprost za plecy obrońców. Ter Stegen odbija, jeszcze gramy. Kapitalna interwencja w porę, przeciął to podanie. Napastnik nie mógł doczekać się podania, cofa się po piłkę. Giovinco, no gdyby sekundę... Później ruszył do tej piłki, a tak spalony. Równoczesna zmiana w obu drużynach. Jordi Alba. Bardzo ładne podanie, piłka za plecy obrońców. To była naprawdę wyborna okazja, ale niestety kompletnie niewykorzystana. Spuścił wzrok i po prostu strzelił. Tymczasem w takich sytuacjach warto patrzeć do samego końca. Lionel Messi, Sebastian Giovinco.
Nie ma gwizdka, utrzymali się przy piłce, będzie dość... To może być bramka kontaktowa. Aj, niestety, nie trafił, pechowo, minimalnie chybił. No, może być groźnie. I przejmuje piłkę bez fału. Dobre podanie za plecy obrońców. Jest dobrze ustawiony. Co zrobi? Z rożnego, krótko, do czekającego kolegi. Puyol. Jordi Alba. Messi. Neymar w polu karnym. Rywal przechwytuje podanie Neymara. Ostatnie 6 minut meczu właśnie się rozpoczęło. Tracą piłkę po tym podaniu. Giovinco, Lionel Messi, teraz Griezmann. To może być bramka kontaktowa? No, uchronił przed stratą bramki Ter Stegen. Udało im się wyjaśnić sytuację. Było groźnie. Dobra interwencja. Fred. Na dalszy słupek posłana piłka. Nie miał żadnych problemów z łapaniem tego dośrodkowania. Dobra okazja, by dośrodkować piłkę. Fred! Poprzeczka ratuje od straty bramki, ale piłka wraca na boisko. Messi, Antoine Griezmann. Posłuchajmy tylko tego dopingu, ależ oni mają płuca. Chcą dodać faworytom skrzydeł. Czasem nawet najlepsi potrzebują zachęty z trybun, żeby zagrać na pełnię swoich możliwości. Utrzymuje się przy piłce, szuka szansy. Ładnie odbiera piłkę przeciwnikowi. Koniec! Z tym zwycięstwem zdołali zapewnić sobie awans w rankingu. Piłkarzom należą się gratulacje.